Cześć! Kochani, witajcie w kolejnym filmiku, w którym tym razem pokażemy Wam, jak pięknie i wspaniale zorganizować swoją szafę, żeby było wszystko równo i szybko. Dokładnie, więc jeżeli nie potrafiliście składać ubrań, bluzy, spodni, koszulki, to albo po tym filmiku tak, już będziecie albo mieli. Albo po prostu tego nie lubicie, tak jak niektórzy. To ja znalazłam super sposoby, na przykład dla siebie, jak złożyć fajnie ubrania. Tak. No i Wam je pokażemy. Żeby przede wszystkim było szybko, ale zarazem ładnie. I tak, wesoło. I żeby wszystko się zmieściło do szafy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej ten filmik i będzie czas. Super, super. Jeżeli nie wiecie, jak złożyć bluzę, to pokażę Wam bardzo prosty sposób. Raptem zajmie to 3 sekundy. Uwaga. No dobra, trochę więcej. Teraz wszystko pięknie składamy. I kaptur też jest do tyłu. I uwaga! Piękny sposób. Teraz Wam pokażę trochę z wolnym tempie, jak mi się uda, jak to zrobić. Rozkładam jeszcze raz. O, żeby było pięknie, ładnie. Ok. Spróbujemy to zrobić w zwolnionym tempie. Łapiemy tutaj bluzę i równolegle tutaj. Teraz tak. Do góry ta bluza idzie. I składamy ją na pół. Widzicie? Teraz zostało tyle bluzy. Odwracamy ją. I to, co pozostało, chowamy do tyłu. Tutaj pięknie, ładnie składamy. I kaptur również do tyłu. I w taki piękny, prosty sposób można złożyć bluzę. I teraz wystarczy ją tylko włożyć do szafy i voilà. Jesteście ciekawi, jaki jest drugi sposób składania ubrań? Dziś poradzimy sobie z jeansami, które każdemu sprawiają problem. A przynajmniej mi, kiedyś. Jest kilka sposobów na to, jak złożyć spodnie. Jeden najbardziej tradycyjny, czyli składamy je o tak, po prostu, nogawka na nogawkę. Zginamy w połowie. Hopsa, hopsa i spodnie złożone. Drugi sposób, to jeżeli nie macie za wiele miejsca w szafie, to wystarczy, że rozłożycie sobie spodnie i uwaga, to jest też dobry sposób, jak pakujecie spodnie do walizki. Zwijamy, słuchajcie, rulon. Tirarira. I gotowe! I można sobie spodenki ułożyć obok siebie, zajmują mało miejsca, a nadal pięknie i szybko złożone. I uwaga, trzeci sposób dla tych, którzy po prostu lubią się popisywać. Łapiemy spodnie pod brodą, zarzucamy, hopsa, hopsa, złożone! A ja pokażę Wam trzeci sposób na to, jak złożyć koszulkę. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja na przykład w szafie mam najwięcej koszulek i zawsze mam problem ze składaniem ich, dlatego ostatnio znalazłam super sposób na to, jak zrobić to dosłownie w kilka sekund. Łapiemy koszulkę przy dekolcie, bierzemy do góry, zaginamy rękawy do tyłu i składamy. I to jest koniec. Macie pięknie złożoną koszulkę. A teraz sposób dla tych bardziej dokładnych, którzy dbają o każdy mały szczegół w szafie. Rozkładamy bluzkę. Bierzemy na samym początku jeden rękaw do środka, do samego kołnierzyka. Teraz drugi rękaw do środka w tej samej odległości co drugi. W tym momencie zawijamy koszulkę na dwa razy. Jeden i drugi. I widzicie? Perfekcyjnie. Jestem pewna, że jeżeli zastosujecie te sposoby na składanie ubrań u Was w domu, czyli w Waszej szafie, to będzie wszystko pięknie poukładane i żadna mama nie będzie narzekać. Tak, i słuchajcie, na początek idzie bluza, bo jest największa, potem idzie koszulka, a nie lepiej w tą nie, stronę. A nie później spodnie? Albo spodnie, tak, spodnie, spodnie. I teraz koszulka. O, i mamy pięknie złożone ubrania. I to jest idealny outfit. W taki sposób możecie złożyć outfit na przykład na następny dzień. Fanfary teraz. Dun, 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 dun. Dajcie nam znać w komentarzu, czy Wy macie jakieś swoje własne sposoby na składanie ubrań. Czy lubicie to robić, czy może macie bałagan w szafie. Czy może stosujecie te właśnie nasze sposoby i Wasza szafa jest uporządkowana 100%. Tak, albo czy któryś sposób Wam pomógł. Dokładnie. A jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia! Cześć! Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu, a także odwiedzenia naszego sklepu internetowego i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale.